Mi się nie podoba, ja nie lubię polityków wszystkich, ale najbardziej nie lubię polityków za jedną rzecz, za wojnę polsko-polską, że ludzie w rodzinach się nie odzywają, sąsiedzi się nie odzywają. Nie było tak kiedyś. Ja pamiętam lata 80., 90., ludzie sobie pomagali, sąsiedzi w bloku, wszyscy byliśmy jednym narodem. Tak teraz nie jest. I to, nieważne kto będzie rządził, to jest pokoleniowa dziura, która się nie da tego naprawić. To muszą minąć dziesiątki lat, żeby Polak Polaka znów polubił. Teraz naprawdę nigdy tak nie było. I to jest największe skurwysyństwo, jakie te chuje nam zrobiły z Wiejskiej. Że dla swoich partykularnych interesów szczuli jednych na drugich. Ludzi o takiej orientacji na taką. Ludzi z małych miast na duże. Ze wsi na rolników. Rolników na lekarzy. Wszystkich, kurwa. I nikt nikogo nie lubi. To jest, kurwa, straszne. To jest piękny kraj. Ze wspaniałymi ludźmi. A ludzie na podstawie tego, na jaką partię głosują, nie mogą się dogadać. Jesteśmy bardziej zacietrzewieni niż kibice, kurwa, między sobą. I tego wam nigdy nie wybaczę, bo to jest skurwysyństwo. Że my nawzajem jako naród siebie nie lubimy. To jest chore, nie? Jeśli, że co musiałoby się wydarzyć, żebyśmy się polubili na nowo? Nie wiem, stary. Ja uważam, że jeżeli chodzi o ludzi, którzy już są tym przesiąknięci, to jest niemożliwe. Jeżeli ktoś uwierzył w zamach smoleński, to się nic nie wydarzy, żeby w to nie uwierzył. Jeżeli ktoś wierzy, że Amerykanie nie wylądowali na Księżycu, to nic mu nie zrobisz, żeby... Wiesz, o co chodzi, nie? To są takie rzeczy, jeżeli jesteś tak w takim nienawistnym tonie przekonany o swojej racji jakiejś, to nikt nie jest... Pokaż mi kogoś takiego, kto przyszedł i powiedział, wiesz co, masz rację, ten polityk jest spoko. Przekonałeś mnie do swojej... To jest niemożliwe, jeżeli masz jakieś swoje takie, kurwa, z serca, wielkie, kurwa, swoje jakieś ideały i pomysły, to nie jest możliwe, żeby ktokolwiek zmienił to zdanie. Uważam, że po prostu ludzie skażeni tym syfem muszą umrzeć. I to trzeba o nowe pokolenia Polaków zadbać. Jak to zrobić? Nie wiem. Przede wszystkim na Wiejskich wszystkich wypierdolić w kosmos. Od jednego do końca. Jak obejrzycie sobie materiały archiwalne, czarno-białe, to są te same mordy, tylko młodsze. Skurwysyny.